Cześć i czołem, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 26 dzień maja 2024 roku, godzina 9. Jesteśmy na terenie aeroklubu radomskiego jako papa Romeo Papa, Radom Piastów. No i tak jak obiecałem Wam ostatnio przy ostatnim locie, jeżeli będzie okazja, no to pokażę Wam nową niespodziankę. No jesteśmy na jako papa Romeo Papa, Radom Piastów. Witam serdecznie Darka Mazura, mistrza świata i mistrza Polski w akrobacjach samolotowych. Jesteśmy przy Ekstra 300. Darku, powiedz mi, od kiedy latasz? Od 2016. 2016 to był pierwsze solo, a później jakoś tak pobawiłem się trochę w szybowce, potem jeszcze w helikoptery, no i wylądowałem w akrobacji, którą jakby kontynuuję. To jest nauka niedościgniona. Nie da się tego osiągnąć, nie można być perfekcjonistą, ale zawsze dążymy do tego, żeby być. No praktycznie czujesz się wolny jak ptak, prawda? W chmurach, między chmurami, samolot, na którym latasz Ekstra 300, no daje Ci tą możliwość i no, atrakcję w powietrzu. Częściowo się z tym zgodzę. Po pierwsze, najpierw to zaneguję, bo powiem, że nie jestem wolny jak ptak, bo po to, żeby latać, to jest bardzo wiele uzależnień. Po pierwsze rodzinne, drugie finansowe, trzecie czasowe i to są trzy, które się muszą złożyć, a jeszcze do tego musi być odpowiednia pogoda i miejsce, gdzie można polatać. Ale masz rację w jednym stwierdzeniu, że w momencie, kiedy faktycznie już jesteśmy w tym samolocie, to ten samolot pozwala na bardzo wiele. Nie ma jeszcze na świecie pilota, który złamałby ten samolot w powietrzu. To jest niesamowite. Obciążenia, jakie przenosi ten samolot, na pewno nie przeniesie człowiek, a więc z punktu widzenia aerodynamicznego jest to najbezpieczniejszy chyba samolot na świecie. Rozumiem, że zabierasz mnie dzisiaj ze sobą i przynajmniej części tych wrażeń będę mógł doświadczyć. Myślę, że tak jak każdy, kto po moim locie później wspomina, mówi, że to są chwile, które pamięta się do końca życia, a tak naprawdę żyjemy po to, żeby mieć wspomnienia i te wspomnienia chciałbym Ci dzisiaj zostawić. Dziękuję bardzo. Wiem, przygotowałem się dzisiaj również do dzisiejszego materiału, że bardzo dużo poświęcasz czasu na akcje charytatywne i można również dzięki temu z Tobą polecieć przy różnego rodzaju konkursach. Polecamy się, nie popieramy bardzo inicjatywy charytatywne, popieramy ludzi, którzy mają wielkie serducho, zapraszamy, ale zapraszamy też tak bez okazji. Można na nas popatrzeć, latamy tu, latamy w Polsce, latamy na różnych lotniskach, mamy kilka imprez takich zawodniczych w tym roku. Najbliższe to Mistrzostwa Polski w Kąkolewie pod Poznaniem. Później przenosimy się do Niemiec na Mistrzostwa Niemiec. Następnie wracamy do Polski, do Gdańska na Puchar Polski. No i ukoronowaniem sezonu prawdopodobnie będą Mistrzostwa Europy w Rumunii. Fajnie, czyli zapraszamy wszystkich sympatyków lotnictwa i do zobaczenia na lotniskach i w powietrzu. To zapraszam do środka. Mamy jeszcze z tego, musimy. Pięć. Dziękuję.
No i jesteśmy z Darkiem po locie wspólnym. Jak widać, tali. Tak, i to jest najważniejsze, bezpiecznie. Dziękuję Ci, Darku, bardzo serdecznie za taką atrakcję, którą mi tutaj dzisiaj zafundowałeś. Oczywiście wszystkim, którzy się przyczynili do tej atrakcji, również gorące podziękowania. Jasne, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Darku, wszystkiego dobrego.